Cześć, witajcie na moim kanale Rowerem przez Beskidy. Dzisiaj pokażę Wam jeden z kilku możliwych podjazdów na Błatnią. Tym razem startujemy w zasadzie z dziedzińca hotelu Jawor. Jesteśmy w Jaworzu. Jaworze, koło Bielska, tutaj w zasadzie zaczyna się kilka szlaków w kierunku Błatniej. Ja Wam pokażę dzisiaj jeden z nich. Niespecjalnie trudny, bardzo widokowy. Słońce zachodzi, kończy się dzień, więc musimy się spieszyć, także ruszamy. Thank you.
przed nami teraz jeden z ładniejszych momentów na tej trasie. Odsłonięty zupełnie trawers. W dole będzie rzut oka na dolinę Jaworzana Łęża. No a widok o tej porze dnia zresztą bajkowy. Zobaczcie sami. Aż głupio tu nie stanąć. To co najbardziej lubię w tym miejscu, to ciszę. Tu po prostu nie dzieje się nic.
Tym razem się nie udało. Ostatni kawałek z buta. Zdarza się. Nie ma nogi. Trudno. Cześć. No to jesteśmy. Jesteśmy na Błatniej. Garmin pokazuje 860 metrów nad poziomem morza. Widok stąd jest, jakby to powiedzieć, powalający. Jeden z ładniejszych szczytów, na jakich byłem. Stąd możemy udać się tam, w kierunku Klimczoka, później Szyndzielni. Możemy udać się tam, w kierunku Szczyrku. Możemy udać się tam, w kierunku Brennej, potem na Równicę i Ustronia. Przepiękna, przepiękna panorama gór. Zdążyliśmy na zachód słońca. Zdążyłem w zasadzie. Bardzo się z tego cieszę. Tam w oddali jezioro Goczałkowickie. Na pierwszym planie rój much, który mnie oblega. A to dziwne, bo nawet jestem umyty.
A tam pod nami Bielsko. Tam w dali, nie wiem czy to będzie widać, świeci się schronisko, a w zasadzie chyba wieża widokowa na Szędzielni. Piękny widok.